Dzień dobry Państwu, Szymon Sobol. Czas na kolejny odcinek magazynu siatkarskiego Volleyfon, który dziś cały zostanie przeznaczony siatkarzom Ekoteam AZS-u 2020 Sztolcle Częstochowa, którzy w minioną niedzielę sięgnęli po srebrne medale Mistrzostw Polski Juniorów. Moimi gośćmi kapitan drużyny Łukasz Pałuszka, witam serdecznie. Witam Państwa, witam Szymon. Oraz libero Dominik Teklak, witam cię. Szymon, witam Państwa. Panowie, zapytam Was na początek, czy opadły już emocje po tym turnieju, pełnym takim intensywności, no bo aż 5 spotkań, mnóstwo emocji, zaciętych spotkań, zaciętych końcówek. Ostatecznie srebrny medal. Nie pytam Was, czy dotarło to do Was, bo przed sezonem dobrze wszyscy wiemy, że celem tej drużyny był medal, było nawet złoto. Na pewno jakiś niedosyt jest. Jeżeli chodzi o emocje, to na pewno już dopadły, bo już trochę dni minęło od tego czasu. Ale no niedosyt został i na pewno będzie nam jeszcze towarzyszył ze względu na to, że liczyliśmy na to złoto, na ten złoty krążek i żeby zakończyć te rozgrywki młodzieżowe z tym nie złotym krążkiem, nie srebrnym. Aczkolwiek myślę, że srebro to i tak dalej jest bardzo dobry wynik jak na nasz zespół i myślę, że jako, że jesteśmy drugą drużyną w Polsce, to i tak mamy się z czego cieszyć i jest duży pozytyw. Jak to wygląda, Dominik? U ciebie też te emocje już opadły? Emocje opadły, no. Będziemy raczej rozpamiętywać ten finał, ponieważ nie wyszedł, znaczy nie było do końca w naszym dobrym wykonaniu. Było tam dużo zastrzeżeń do tego meczu, no ale co, stało się. Rozgrywki młodzieżowe zakończone, srebrny medal mamy na szyi. Po jakimś czasie pewnie będziemy się z tego cieszyć. Na razie jest lekki niedosyt, ale no cóż, jest srebrny medal, no. Przypomnijmy sobie ten mecz z Treflem Gdańsk przegrany 0-3, w każdym secie do 22. Ja sobie tutaj pozwolę zacytować waszego trenera Wojciecha Pudo. My tego meczu nie przegraliśmy, to Tref Gdańsk go wygrał. Czy wy się zgadzacie z tą tezą? Jak najbardziej tak. Ja tak jak wcześniej wspomniałem w wywiadzie po meczu, Tref zagrał bardzo dobry mecz, pokazał bardzo dobrą siatkówkę, no i no nie dał nam się wykazać, nie dał nam podnieść się już z tego dwusetowej porażki, co przegrywaliśmy 2-0. No i cóż, no pokazał tą dobrą siatkówkę i w tym meczu naprawdę byli od nas lepsi i z całym szacunkiem zasługiwali na ten złoty medal. Jak ty myślisz, Dominik, czego zabrakło w tym meczu finałowym? No bo tak jak wspomnieliśmy, to nie było 3 razy do 15, to była zacięta walka, często ten wynik oscylował w okolicach remisu, ale brakło gdzieś chyba takiego przełamania, jednej, dwóch akcji, żeby przełamać rywala. No właśnie brakowało takiej chłodnej głowy, bo mecz stał na bardzo wysokim poziomie. Drużyny obydwie z Gdańska i nasza drużyna pokazała bardzo dobrą siatkówkę. Kibicom bardzo się ten, wydaje mi się, że się podobał. No ale cóż, no właśnie brakowało takiej właśnie chłodnej głowy w tych końcówkach, takiej jednej, dwóch piłek. No i właśnie, które przechyliłyby szale zwycięstwa na naszą stronę. No cóż, no przegraliśmy te wszystkie sety do 22. Myślę, że nie powinniśmy być jacyś niezadowoleni z tego wyniku. Okej, powinniśmy jeszcze pokazać dużo lepszą siatkówkę. Brakowało też takiej współpracy jakby. Brakowało współpracy w takich pewnych momentach i takiego jakby dopieszczenia każdej akcji. Właśnie takiej jednej, dwóch piłek, nie mówię o całych setach, ale właśnie takich pojedynczych piłek, które właśnie zaważyły na tym, że mamy srebrne medale na szyi. Ja miałem przyjemność oglądać większość waszych spotkań w turnieju finałowym, także w trakcie sezonu, ale szczególnie ten turniej finałowy utkwił mi w pamięci i mogę z ręką na sercu powiedzieć, że to jest drużyna przez duże D, było to widać na boisku, ale też poza boiskiem. Pytam pana kapitana, jaka jest recepta na to, żeby ta drużyna była tak skonsolidowana, żeby to wszystko tak fajnie grało? Przede wszystkim musimy mieć wspólną pasję, a wspólną pasją jest oczywiście siatkówka. Myślałem, że powiesz, że mieć dobrego kapitana. To też trzeba mieć, nie? Nie no, trzeba mieć wspólną pasję i trzeba mieć szacunek do drugiej osoby. I jeżeli się jest, tak, no można to nazwać w pracy, to jeżeli chce się wykonać wszystko dobrze i chce, żeby było wszystko tak, jak się powinno, to musimy się z tego cieszyć i musimy współpracować. Jeżeli nie będzie współpracy, to nie będzie drużyny. A my pokazaliśmy i przez ten cały rok tak się zgraliśmy i tak zżyliśmy ze sobą, że no
to nawet nie była drużyna przez duże D, tylko że to już była naprawdę wielka, zielona rodzina, która razem grała na boisku i razem współpracowała poza boiskiem. Biorąc pod uwagę, że to się tak fajnie zazębiło jeszcze tak bardziej pod koniec tego sezonu, to chyba szkoda, że ta grupa zostanie troszkę od siebie odłączona, no bo kończycie rozgrywki młodzieżowe i większość no, pójdzie w inną stronę. Chyba szkoda, że ten sezon i ta przygoda z siatkówką młodzieżową się kończy w tym momencie. No, niestety się kończy, ale no, coś się kończy, coś się zaczyna, tak? Zakończyliśmy rozgrywki młodzieżowe. Teraz pora na siatkówkę seniorską. Panowie, wracając do turnieju finałowego, który mecz był najtrudniejszy? Pewnie powiecie, że finał, no bo tamte wszystkie poprzednie i w fazie grupowej i następnie półfinał wygrane dość pewnie, ale to wszystko no, dzięki waszej dobrej postawie. Znaczy niekoniecznie to były takie pewne mecze ze względu na to, że finały to finały. To jest turniej, który rządzi się swoimi prawami. Każda drużyna, która tam przyjeżdża, chce osiągnąć jak najlepszy wynik, a jeszcze patrząc na to, że my prezentowaliśmy dobrą siatkówkę i to, co nam trener mówił, że każdy będzie się na nas nastawiał jak najlepiej, żeby zagrać z nami mecz życia. No to pokazał tref Gdańsk w samym finale. Ale jeżeli chodzi o samą drogę do tego finału, to nie było wcale prosto, bo każda drużyna, czy to był Olsztyn, czy Bełchatów, czy JSW, to w dalszym ciągu pokazywały dobrą siatkówkę i chciały nam wyszarpać to zwycięstwo z rąk. Aczkolwiek udało nam się to przełamać i wygrać, no i dotarliśmy do tego finału. Ciebie, Dominik, jakiś wynik, jakaś postawa którejś z drużyn zaskoczyła na plus bądź na minus? Spodziewałeś się po kimś czegoś więcej, a może po kimś czegoś mniej? Nie, myślę, że te wszystkie drużyny, te 8 drużyn, które brały udział w tych finałach, no jakoś musiały sobie zagwarantować to miejsce i pokazać na boisku, że są godne miana 8 najlepszych drużyn w Polsce. Nie, myślę, że nie zaskoczyła mnie jako taka postawa tych drużyn. Miejsca jako tako już znamy wszystkie. Każda drużyna pokazała tyle, ile potrafiła na ten moment. Oj, no cóż. To samo pytanie mam do was co najbardziej. Zapamiętacie z tego turnieju finałowego? No bo takich rzeczy, takich fajnych momentów na pewno było wiele, ale który gdzieś tam, Łukasz, tobie najbardziej utkwił w pamięci? No powiedziałbym tak teraz zabawnie, że komentator mi najbardziej utkwił w głowie. Aczkolwiek no cały turniej, no to jest wielkie przeżycie, bo to jest coś, na co czekasz od początku sezonu, prawda? To jest, wchodzisz na tą salę, widzisz te banery, tam Mistrzostwa Polski, wszystko jest napisane, wszystko to tak, no i to jest cała ta atmosfera, wszystko to, co jest otoczone tym turniejem, cię tak nakręca i to myślę, że to cały turniej będzie do zapamiętania. Dominik, tobie najbardziej, co tam utkwiło w pamięci z tego turnieju finałowego Mistrzostw Polski Juniorów? Myślę, że właśnie mecz finałowy pokazał, że nie możemy być pewni swojego zwycięstwa do samego końca. Zapamiętam ten mecz, ponieważ jak i całe rozgrywki młodzieżowe, ponieważ po 15 zwycięstwach z rzędu niestety polegliśmy w meczu finału. Znaczy nie polegliśmy, tylko raczej przegraliśmy po prostu batalię o złoto. A co do samych finałów, no oprawa była bardzo, bardzo dobra. W hotelu było super, mieliśmy blisko do hali, jeżeli chcieliśmy pójść na mecz, to... Dobra była oprawa. Dobra, tak. No było fisiowane, tam jakieś kimiki, jak to powiedział nasz właśnie środkowy Damian Czyżyk. Rozwiń jakoś te skróty, bo kibice tutaj mogą nie wiedzieć, o co chodzi. Ja nie możemy wszystkiego zdradzać. Tak samo jak ty, Łukasz, w poprzednim wywiadzie nie zdradziłeś, co z łydkami. Tak, to jest pytanie, na które chyba nigdy nie poznamy odpowiedzi. Nie. Tak jak wspomnieliśmy kilka razy, to jest koniec tego okresu młodzieżowego. Przejdziecie wiek seniora, no więc jakby podobne pytanie, ale związane, biorąc pod uwagę te ostatnie lata spędzone tutaj w AZS-ie 2020 Częstochowa, który moment utkwił ci najbardziej w pamięci? No i tutaj też mogę się powtórzyć, że było ich mnóstwo, bo troszkę tych sukcesów było. Mi najbardziej w pamięć zapadły finały 2 lata temu, gdzie w Olecku zdobyliśmy złoty medal. Też z treflem Gdańsk. Też z treflem Gdańsk i też było 3-0 tylko dla nas, dlatego tutaj nam się odpłacili. Ale nie, no myślę, że to będzie dla mnie najbardziej zapamiętane ze względu na to, że tam też stanowiliśmy drużynę przez duże D, jak to nazwałeś, rodzinę. I wygraliśmy złoty medal, co było marzeniem dla wszystkich zawodników, a szczególnie dla mnie. I to był rok bardzo, bardzo owocny i myślę, że no, zapamiętam go do końca życia.
jak to u ciebie wygląda? Dominik, też te mistrzostwa Polski, te dwa medale, czy może jeszcze gdzieś tam po drodze te wszystkie mistrzostwa Śląska wygrywane z Jastrzębskim Węglem? Znaczy oczywiście finały z Jastrzębskim Węglem, takiego dodają smaczku każdemu zawodnikowi z nas. No, przechyliliśmy szale zwycięstwo na swoją stronę. Mieliśmy dwa razy złoty medal mistrza Śląska juniorów w tym roku i w poprzednim. Ale myślę, że właśnie dla nas jako zawodników powinny też zapaść te złe momenty, z których właśnie potrafiliśmy się podnieść i właśnie udowodnić to tym, że tym właśnie medalem, który leży na tym stole, że właśnie potrafiliśmy w tym roku osiągnąć złoty, znaczy srebrny medal mistrzostw. Chyba takim dobrym przykładem tego, co powiedziałeś, jest, no powiedzmy sobie szczerze, nieudane finały Mistrzostw Polski w zeszłym roku, gdzie zakończyliście na 6. miejscu, ale wydaje się, że każdy z was od trenera po zawodników wyciągnął wnioski, no i czego mamy tutaj efekt? Dwa srebrne medale, a ich troszkę jest więcej ogólnie. Tak, no niestety tamte finały nie potoczyły się tak, jak powinny po naszej myśli. Przegraliśmy mecze grupowe o awans, no ale cóż, no przegraliśmy, to była dobra lekcja na przyszłość. Właśnie udowodniliśmy to w tym roku, było dobrze, jest dobrze. Eko Team AZS 2020, Sztolcle Częstochowa, wicemistrzem Polski juniorów. Powinienem zrobić to na początku. Przyznaję, zapomniałem, ale już kilka razy wam gratulowałem, dlatego raz jeszcze wielkie gratulacje dla was, dla trenera, dla sztabu, dla wszystkich zawodników i wszystkich tych, którzy pracowali na ten sukces. Łukasz Pałuszka, kapitan drużyny. Dziękuję państwu, dziękuję Szymon. Dominik Teklak. Dziękuję państwu, dziękuję ci Szymonie za zaproszenie. Dziękuję również panowie za to, że odwiedziliście nasze studio, naszą redakcję. No i oczywiście trzymam kciuki za każdego z was już w tej siatkówce seniorskiej. Mam nadzieję, że za jakiś czas będziecie mogli stanowić o sile tej mocnej drużyny w Częstochowie, bo tego sobie wszyscy życzymy, żeby tam również były takie sukcesy jak w młodzieżówce. Raz jeszcze wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również.